Siemaneczko, to jest drugi vlog i drugie rozpoczęcie tego drugiego vloga. Bo jakiś ziomek mi rozjebał. Jakiś ziomek zniszczył mi po prostu wstęp, gdyż zaczął coś tam pierdzielić, jakieś głupoty do mnie. Trzeba go zreportować i będzie spokój. Skręca. Witaj. Witam. O, tu ma jakieś roślinki, nie wiadomo co. O, tutaj jakąś białą, odmienną marihuanę. Konopinion tutaj rośnie. No. O, on tu nawet ma bramę. Zobaczcie. Nie dotykać urządzenia. Kurczę, ja chyba to dotknę. Chyba jeszcze działa. Fajnie. Taki smyr, co nie? No, tu jeszcze kolejny kopcelek. O, kurde. Aj, ten. A to jest... A mnie nie zje? Nie. A ty szanciuch może cię zjeść, ale ten na pewno cię zje. A ciebie się boję. Ty weź na nich przyjść do szkoły. Mi kamery nie zjedz. Muszę się dotknąć? Fajny, nie? Inną ma. No, inną. Taką bardziej twardą. Mhm, ten ma taką. Poszta. A kotów one nie zjedzą? Znaczy ten już jeden zabił kota. No jak? No kopytem go zarnął. Zarnął go kopytem w mózg. I tak się skończyło. Ale ten to już jest taki potulny. Ten to jest taki jeszcze... Szalon, pa, ma ten namiot bez wiraty. A tutaj wieże oblężnicze. Miałem, ale ona duża dwie. Ją tutaj zagroził, bo ktoś się wypadł. I osły. Ale jakie on ma fajne futerko. O, tam mój kombajn widać nawet. Tu jest pa, fajna. Ale czy to tak bezpiecznie dla tych osiołków, tak przy tym wysokim napięciu? A co, to nie małpy są przecież, nie? Ale nie no, masz przecież ten. Patrz, jak ci się zwar... Ten pyknie. Zwarcie ktoś ci walnie. No to przecież to wiesz, tak jak będzie jak na maszynach, te sinusy. Upłyną. I wtedy wyjdzie ci kontangens. Chyba tak. Te brzęczą? Nic nie brzęczy. Też nie. O, jest, była. Nie można za ten
Tak najgorzej jak pukniesz w taki ul, bo one wspijają w kupę. No. I jak pukniesz to i wtedy zamarzają. Dlatego, ty, to weź tu te osy. Zamarzają? No zamarzają, no bo jak się nie zbiją w kupę, to zamarzą. Weź powtórz od początku, bo nie. Dzwonią mi. Dzień dobry, do kogo się dodzwoniłem? Dzień dobry. Do Szona. Dzień dobry, ja tu czekam już na farmie osłów. Proszę przybywać. Dobrze. Okej. Za ile będziecie? Fajnie. Dobrze. Kurde. To się rozgadał. Dobra, mów o tej zagrodzie. No to widzicie państwo, że jest tutaj rozdzielone są dwa osły, ponieważ w środę bodajże przybył ten oto tu brązowy osioł do tej oto szarej i muszą się jeszcze zakumplować. Dlatego przez 3 dni jeszcze muszą być mieć oddzielny zagrodę. Później je połączyć. Dzięki. A dlaczego nie wcześniej? Bo ponieważ ten szary osioł może tak skopać dupę temu brązowemu, że ten brązowy to chyba nie wstanie. O, więc widzicie wszyscy, moi widzowie, nie tylko moi, przyszli też, że nie można połączyć na razie tych osób. Prawda jest. Chociaż można, dzisiaj można by spróbować, ale zostawmy to do jutra. Bo będzie makaron, tak? Bo będzie salami. No kurczę. O, są. No. Dobra, z racji iż jest już dosyć ciemno i tak trochę słabo wszystko widać na nagraniach, no to w zasadzie to będzie chyba koniec tego vloga dzisiejszego. Nazwa będzie związana jakaś ciekawa z osłami. Ja się zdziwiłem w sumie tych osłów, co on tam miał na działce, ale dobra, niech będzie. Więc na razie i do kolejnego vloga. Cześć.